O, dzień dobry, już jesteście. Dzisiaj kolejny odcinek o telewizji dziewcząt i chłopców. Tym razem o największej łajbie, jaką kiedykolwiek widział świat. Pojawiła się na horyzoncie w 1967 roku. Jej kapitanem został redaktor Bogdan Sienkiewicz z Gdańskiego Ośrodka Telewizji Polskiej. Wiele, wiele lat temu, kiedy chodziłem do gimnazjum, marzyliśmy z kolegami o tym, żeby wyruszyć na morze. Jedyną szansą było rozwiązywanie zadań kursów pracy morskiej zamieszczanych w Żeglarzu Współczesnym, w miesięczniku Morze, po to, żeby trafić do szkoły Jungów, a potem do szkoły morskiej. Kiedy po wielu, wielu latach trafiłem do telewizji, pomyślałem o tym, żeby zrobić coś dla młodych entuzjastów morza w całym kraju. Tych, którzy myśleli o tym, żeby kiedyś wyruszyć na morze. A na przykład nie mogli myśleć o tym, żeby to była klasyczna kariera. Sport żeglarski czy szkoła morska, bo na przykład byli okularnikami. I tak powstał Latający Holender. Bogdan na kapitańskim mostku nie był sam. Wspierało go wiele autorytetów, ludzi morza, wilków morskich. Przedstawmy niektórych z nich. Redaktor Stanisław Ludwik, który był pierwszym oficerem przecież u generała Mariusza Zaruskiego. Redaktor Jerzy Miciński, który był redaktorem morza i żeglarza. I to on właśnie zamieszał te zadania, które ja kiedyś rozwiązywałem. Do nas dołączył także kapitan żeglugi wielkiej Wojciech Zaczek i komandor Rafał Witkowski. I tak powstał sztab Latającego Holendra, któremu udało się przekonać młodych widzów w całym kraju, że to, co my robimy, jest ciekawe, ma sens, a może nawet być formą realizacji ich wielkich marzeń o tym, żeby przeżyć przygodę morską. Nowy, niezwykły rozdział w historii Latającego Holendra rozpoczął się wraz z powstaniem Bractwa Żelaznej Szekni Adama Jasera. Dziewczęta i chłopcy uczyli się teorii podczas programów Latającego Holendra, ale praktyki odbywali już podczas obozów żeglarskich i rejsów organizowanych przez Bractwo, na przykład na Henryku Rutkowskim. Mieli szansę być normalnie pełnym mięsem żeglarskim. Robili wszystko. Od cyklinowania, od cegiełkowania, poprzez sterowanie i stanie na wachtach. Ten pierwszy wyjazd nad morze w takim charakterze, bo ja nad morzem bywałam wcześniej z wycieczkami, bywałam z rodzicami, to było niesamowite przeżycie. Wielu młodych ludzi z całego kraju po raz pierwszy spotkało się nad polskim morzem dzięki Latającemu Holendrowi. Co roku grupa dziewcząt i chłopców, którzy najlepiej rozwiązywali holendrowe zadania, wyruszała w pełnomorskie rejsy na polskich żaglowcach. Każdy liczy na to, że przeżyje wielką przygodę tutaj na statku. No, jest to ogromne wzruszenie, a najbardziej to się boimy, że właśnie hołdu Neptunowi nie składać za często. Jeśli sądzą niektórzy, że będą tu mieli, jak u mamy w domu lub na statku pasażerskim, mylą się mocno. Stworzymy im warunki takie, jak naszym praktykantom. Dostaną w kość, będą pracować przy żaglach, oczywiście z pokładu, będą pełnić dyżury w kuchni, sprzątać swoje kubryki, poznają kawałek normalnego marynarskiego życia. W rejsach Latającego Holendra mógł wziąć udział każdy chłopiec i każda dziewczyna, ale był podstawowy warunek. Musieli rozwiązywać zadania, jakie redakcja przedstawiała w każdym programie Latającego Holendra. Zadania, ich poprawne rozwiązanie było punktowane, a po zsumowaniu na zakończenie każdego roku, przed wakacjami, zaproszenie na obóz żeglarski albo na rejs dostawali najlepsi. Było w czasie programu zawsze parę jak gdyby takich wykładów, szkoleń, jak to teraz mówią,
pan Stanisław Ludwik opowiadał o astronawigacji. Były potem stawiane różne zadania do rozwiązania. Otrzymaliśmy taką mapkę Bałtyku, małą, na której trzeba było tam, powiedzmy, jakieś zadania rozwiązywać, stąd dotąd płynąć, tutaj gdzieś tam coś ominąć. Również kapitan Zaczek uczył nas węzłów, również można było to obserwować. Trzeba było mamie tam sznurek pożyczyć i można było poćwiczyć. Oprócz takich czysto emocjonalnych spraw związanych z samym latającym Holendrem, na którego się czekało, to było również bardzo istotne, może nawet bardziej, czego wtedy nie docenialiśmy, to, że on nas zmuszał do edukacji, bo trzeba było szukać informacji, żeby rozwiązywać zadania, powiedzmy skupiać się nad pewnymi rzeczami. Ja pamiętam, że kiedyś w poszukiwaniu odpowiedzi, dosłownie to śniły mi się w nocy różne książki, które przeczytałem, żeby znaleźć odpowiedź, która była właściwa, a właściwie jakoś tak wstyd mi było, że ja w kolejnym programie nie potrafię rozwiązać zadania. Oto karta zgłoszeniowa do programu Andrzeja Makowskiego sprzed 40 lat. Takie karty zgłoszeń ukazywały się w Świecie Młodych, w Tygodniku Morskim i w wielu codziennych gazetach. Pamiętam jedno z zadań, które rozwiązałem najbardziej chyba fatalnie. Różnica w pozycji, którą ja obliczyłem, a która była, że tak powiem, wynikała z zadania, była w granicach 3 mil morskich. Także była to, że tak powiem, dość znaczna pomyłka. No później w praktyce wiedziałem, co by oznaczała taka pomyłka w realnych warunkach i trzeba przyznać, że dzięki, być może powiem nawet szkole tego typu, udało mi się w późniejszej życiu uniknąć takich pomyłek, no, czego, że tak powiem, wyrazem jest to, że nigdy nie miałem problemów chociażby z Izbą Morską lub innym wymiarem sprawiedliwości związanym z działalnością na morzu. Te zadania były odpowiednio punktowane, zbierało się punkty i końcową nagrodą był udział w obozie żeglarskim w Pucku. To było dość takie mgliste i w tamtych czasach kto tam wierzył, że w ogóle to ma szansę powodzenia. Ja robiłam te zadania, ponieważ uwierzyłam, że to ma szansę i robił jednocześnie mój kolega z klasy. On tych zadań nie wysyłał, bo powiedział, że to nie ma sensu, że to na pewno jest jakaś bójda, że to się nie uda. No i efekt był taki, że ja pojechałam do Pucka w 1967 roku na pierwszy w moim życiu obóz żeglarski, a on nie pojechał. I taki to był latający Holender. Czas się żegnać, a skoro tak, to ostatnie słowo należy do kapitana. Redaktor Bogdan Sienkiewicz. Nosi to 100 tysięcy dziewcząt i chłopców z całego kraju. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i życzę, abyśmy się spotkali na wielkiej rafie koralowej. A na zakończenie jeszcze niespodzianka. Tytułowa piosenka, która pokazywała się w każdym programie latającego Holendra. Muzykę i słowa do niej skomponował gdański bard Andrzej Starzec. Do zobaczenia. Wypłynęła przed laty na falę teru łajba zgrabna mała, niby łódka z papieru, kto dowodził łajbą, ktoś nieświadom zapytał Wojciech Zaczek, żeglugi wielkiej kapitan. Latający Holender, latający to cóż, oceany bezkresne mu niestraszne już. Latający Holender, każdy port prawie zna, tam gdzie zechce wszędzie trafi, on załogę dzielną ma. I płynęła łajba z czasem bardziej wspaniała, to w żaglowiec, to w statek się ona zmieniała, była szkołą dla jungów na rok 2000, za to dzisiaj każdy starej łajbie wdzięczny. Latający Holender, latający to cóż, oceany bezkresne mu niestraszne już. Latający Holender, każdy port prawie zna, tam gdzie zechce wszędzie trafi, on załogę dzielną ma.
Wesprzyj wydanie książki Telewizja Dziewcząt i Chłopców – Historia niczym baśni z innego świata. Możesz to uczynić na portalu www.zrzutka.pl/TDC lub wpłacając pieniądze na podane konto. W tej książce wielu z Was odnajdzie swoich rodziców lub dziadków, odnajdzie brata lub siostrę, kolegę z bloku, koleżankę z podwórka, kumpli z klasy czy sympatię z wakacji. Być może odnajdzie także siebie. Liczy się każdy gest. Dziękujemy.